W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Federation need to treat them seriously. Several times in KSW tournaments. Maybe that he's the strongest contender for KSW heavyweight belt. From Berserker's team, Karol Coco Raz. 115,5 kilo. 115,5 kilograma. Zacznie. Pomyśl sobie, że ja ważę tyle samo, a zobacz jaka różnica. Otóż, jeżeli chodzi o Karola, to ja chciałem porozmawiać z tobą na temat wagi. Dlatego, że ty miałeś pewien bardzo sprytny myk. Całkiem sprytny myk wykonałeś swego czasu. Myk wykonałeś. W trakcie ważenia okazało się, że musisz w ciągu 2 godzin schudnąć kilogram. Tak. Jak to się robi? No, to jest taka, że tak powiem, myk, sztuczka, którą wykonujemy na 2 godziny oczywiście od momentu zważenia. Jeżeli nie mamy tej wagi, to wtedy wykonujemy tak zwany myk i waga jest. Okej, to teraz ja mam do ciebie pytanie, ponieważ ja mam 20 kilo nadwagi, 2 godziny na każdy kilogram, czyli teoretycznie 40 godzin, tak? 10 myków. Okej, dobra. To my sobie wyjaśnimy dokładnie poza sceną, co to jest tak naprawdę. Myk, a ja cię oddaję w ramiona Jurasa. Nie przesadzajmy. Ściskać się nie będziemy. Tak. Karol. Kolejna walka w Federacji KSW, rywal doświadczony. Tak z perspektywy tego, co może wydarzyć się już za 2 tygodnie na KSW 20, kto jest faworytem tego starcia? No myślę, że ja nie będę oceniał, kto jest faworytem, no niech oceni to publika. Natomiast mogę powiedzieć, jakie są moje mocne strony i będę je starał się wykorzystywać, także jeżeli chcesz, mogę ci to powiedzieć. Wiesz, że twój rywal ma więcej porażek w stosunku oczywiście do zwycięstw niż ty. Zwycięstwo, także faworytem na papierze jest mój przeciwnik. Ja chciałem tylko jeszcze nadmienić, że walka Karola z panem Nolten to jest pojedynek, który został sklasyfikowany jako jedna z najbardziej oczekiwanych walk miesiąca września. Także to jest jakaś nobilitacja dodatkowa dla ciebie? Tak, na pewno. Oprócz tego, że we wrześniu, pod koniec września też mam urodziny. Więc na pewno walka z moim przeciwnikiem jest oczekiwana zarówno przez fanów ze świata MMA, jak i przeze mnie, przez was. Także no, cieszę się, że będę mógł z nim walczyć. Nie mogę się doczekać tego dnia, kiedy już wyjdziemy i staniemy naprzeciwko siebie w ringu. Zakładamy, że wygrywasz. Kolejny pojedynek to ten pas mistrzowski, wymarzony pojedynek o pas mistrzowski. Czy dalej organizacja KSW będzie czekać, dalej cię testować, je sprawdzać? Bo myślę, że swoją wartość Karol Bedorf jako zawodnik w MMA już udowodnił i chyba czas najwyższy stanąć o pojedynek o mistrzowski pas. Ja nie będę aż tak bardzo wybiegał w przód. Ja powiem tylko tyle, że chciałbym dać dobrą walkę. Czy wygram, czy przegram, już zobaczymy niedługo. Dla mnie liczy się to, żeby ta walka była naprawdę dobra. Jest taka tradycja, że happy birthday śpiewa zawsze na urodziny jakaś ładna laska. To ja jako kolega, również motocyklista, życzę ci, żeby nowa Hayabusa ci zaśpiewała. Dziękuję bardzo. Wiedziałem, że się cieszył. Ała, ała. Myk. Jeden myk ekstra myk. Jeden ekstra myk. Trzymam cię za słowo. Proszę państwa, Karol Bedorf! Brawo! Dziękuję.